dyplomy przygotowane. Dzisiaj jedziemy na zawody do Gdańska. Są to zawody spinningowe, ostatnie w tym roku, bo za 3 dni jest koniec okresu, gdzie możemy spinningować na wodach morskich. Zobaczcie, to mamy przynęty na sandacza, tu bardziej na okonia. Myślę, że będzie dobrze. Zaczynamy. Tudy. Jedziemy. Wyjeżdżamy. Jedziemy w stronę Gdańska. Z zaparkowaniem nie mówcie. Strasznie, strasznie, jeszcze raz strasznie. Pogoda wyśmienita. Będzie dobrze, myślę. Ale kłopot z zaparkowaniem. Słuchajcie, 4 dychy. Zaparki. Ja cię kręcę, Michale. Takie różowe? Na co to? Sandacze. No co ty gadasz? Na to ostatnio. Coś takiego. Ukrywasz tutaj jakoś haczyk, czy bardziej dipujesz, wykorzystujesz w ogóle ten pasek nie, na coś? Daję. Tam akurat we Władku były trudne warunki. Mhm. 25. Żarek. To według ciebie killer? Myślę, że tak. No dobra, to zadamy mu teraz takie pytanie nie do odrzucenia. Dasz mi taką jedną? Dam. Aby inaczej powiedział, to się nagrywa, nie? Rafale, gdzie twoja córka? I wyście przyjechali, naprawdę? Specjalnie na to. Specjalnie na to. Powiedz widzom, skąd przyjechałeś? Okolice Poznania. No, z Poznania. Dokładnie, jaka miała wiocha Uścikowo. Widzicie, z Poznania przyjechał na nasze zawody. Słuchaj, będziesz łowił tu pierwszy raz. Pierwszy. Czego się spodziewasz? No, żeby było fajnie, najważniejsze. I to jest dobra odpowiedź. Nie wcale ryby. Ryby to później. Musi się fajnie dziać. To jest wszystko na temat. No, przy okazji, jak będą, to też będzie dobrze, nie? Dokładnie, dokładnie. Proszę państwa, z Poznania przyjechał, to na pewno desperat. O, go nie ma. Tylko koledzy jeszcze... O, zobaczcie. Takie coś dostałem. Yeah! Taki znaczek klubowy. Powiem wam, będę nosić z dumą, bo wydaje mi się, że klub Władek Team, no nie będę tutaj skromny, jest zajebistym klubem. Chociażby dlatego, że robimy takie eventy i to często. Albo przeskoczyć samochodem tutaj. Co ty myślisz, bo tak patrzysz, jakbyś nie kumął. Patrzę, gdzie jestem, bo to wiesz, nie jest na tego miejsca w ogóle. A ten no, fragment trochę posłuchać, żeby wiadomo, gdzie mamy iść, nie? Żeby czegoś nie... Żeby jeszcze potem wrócił do samochodu. Oni mają jakieś tajne rzeczy. Cicho. Przejście. Mamy, kurde. Pokaż tajne. Co to jest? Woblerki. Ale to jest na bardzo dobrze żerujące ryby. No i u nas są takie. Mamy takie też gumeczki ładne. Ty, ale to już kupiłeś w takim zestawie? No to tak. To jest wprowadzone. O, zobacz, ile to kosztowało. Jeden wobler. Zobaczymy. Takie zielone? Tak. Co jest tym hitem? Pokaż, to tam jest tym hitem. No dobra. To ale poczekaj, bo masz kilka odcieni tego zielonego, tak, który jest najlepszym hitem. Na magiczne słowo telewizji uważaj teraz, nie? Czy mogę? Zaraz, czy mogę zaraz wszyscy. I teraz będzie magiczne, tak, teraz będzie magiczne słowo, co Michał się też na to naciął. Czy ja mogę jedną? Siła telewizji. Tak, jasne, pewnie. Michał już się cieszy. On już teraz ma na co łowić. Możesz sobie wybrać, nie wiem, zieloną. Jedną. Nie, to tylko wiesz co, bo takiego koloru nie miałem, a jak jest zielona... Czyli można bez gum na zawody przyjechać. Znowu Jacek. Nie wiem. Rafale, masz bardzo ładną torbę. No dokładnie. Skąd ją masz? A zgadnijcie. Wygrana. Wygrana, tak, na naszej morskiej telewizji. Ale co, przydaje się? Przydaje się, pewnie. I przynęty, i coś tam można jeszcze dodatkowo włożyć. Parę przygódeczek fajnych, różnych. Także na spokojnie. Pudeł ileś tam mamy. Ojej. Z przynętami. Nawet nie są wszystkie, że tak powiem, włożone, bo nie. Szkoda, coś tak. No tak. Dużo. Ale jest to fajna pojemna, bo wszystko możemy, że tak powiem, wydusić. No pięknie, ten kasiorek też twój? Tak. Jaki on jest długi? 2,70 ma rąb, rękojeść, nie? Stryca ma. Tak, bo to jest teleskopowa, tak jak gwędzisko. A gdzie są zwykły taki, ale... 2,7 to akurat. Ile dałeś? Coś koło stówki za komplet. Piękne w ogóle miejsce, zobaczcie. No jakieś rybki żeśmy widzieli, ale chyba pójdziemy w inne miejsce, co Krzychu? Przesuniemy się, zobaczymy. No i mamy pierwszy zaczep. Z
Próbuję przejść na drugą stronę. Może puści. Tak, puścił. Pięknie by było, gdyby nie ta puszka. Wierzcie mi, nie ma kosza na śmieci. No beznadzieja. Takie ładne miejsce. I nie ma gdzie tego wyrzucić. O, cicho, jest jeden. No i nie przejdziemy. Miejsce jest bardzo fajne, zobaczcie. Mamy te trzciny. Woda bardzo delikatnie płynie. I chyba jakby rzucić tam naprawdę przy tych trzcinach i tak poprowadzić jak najbliżej tych trzcin, to myślę, że to by mogło dać efekt. Zresztą zaraz spróbujemy. Przynęta ciemna. Coś a la twisterek. O, teraz mi się akurat zaczepiło, ale... Ale próbujemy. Siedzi? O, siedziało. Było? Było, panie. O, jedzie. I teraz do nocy tutaj, nie? Jarek jest dzisiaj organizatorem tych zawodów i nam powie, czy stąd można łowić, bo żeśmy mieli taki dylemat, że to niby, no wiecie, most, ale to chyba nie jest most, co? Wiesz co, myślę, że można. Nie stoicie bezpośrednio na moście, tylko stoicie tutaj przy jakimś zabetonowaniu, nie wiem. Jakieś takie, wiesz, jakby wzmocnienie. Myślę, że to nie jest kwalifikowane jako typowo most, więc powinno się dać, bo wygląda przepięknie. Tak jak patrzę, to większość zawodników głównie łazi. Ma to sens, słuchajcie, jak się zna te miejscówki, to faktycznie może tutaj trochę łowić tu czy tu. Natomiast jestem w drużynie z Piotrem i z Krzychem, oni są tam daleko, pewnie ich gdzieś tam widzicie, może zooma wam takiego zrobię, kto wie czy da radę. Natomiast słuchajcie, żeśmy stwierdzili, że nie będziemy chodzić. Troszeczkę inna technika, taktyka można powiedzieć, zostaniemy tu. Tak jak widzicie, fajna miejscówka, mamy te trzciny, jeżeli ryba miałaby gdzieś być, to powinna być chyba tu. Z tego względu, że dookoła mamy beton, na betonie ewentualnie jakieś jachty, gdzie ten okoń mógłby tam jakiś cień znaleźć, natomiast tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Ja będąc rybką na pewno byłbym tutaj. Musiałem przejść stamtąd tu, ponieważ Krzychu, no oczywiście, no on zawsze coś złowi, nie? No nieraz się zdarza. I teraz zobaczcie, daj nam taką długą miarę, zobaczcie. No to co, zacznijmy od 20, nie ma, niestety. Połóż go tu, zobaczymy. Jedźmy od zera. Okej. Okay. Zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że nie ma się do czego przyczepić, nawet tu może byłoby go lekko cofnąć. No ale nie będziemy A weź cofać. Ten ogonek wyprostuj. Ile on tam będzie? 31 ma. Zobaczcie, 31. No tak, już nie mamy tego. No, całkiem spoko. Tak, przed chwilą branie było. Przed chwilą, no widziałem, z drugiej strony byłem tam. Słuchajcie, no więc tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, musimy wykonać serię zdjęć. Pamiętasz jakie? No, oczywiście. No, pobiar to, ryby. To lecimy. Podpis. Piękny okonek, 30. Puszczamy do wody. Tutaj, dawaj do wody go. Oczywiście. O, nawet nie trzeba go trzymać. Czekaj, jak teraz jeszcze raz złożę. W dobrej kondycji, poleciał. Pokaż tą gumę, która ci dała tego konia. Dzisiaj kupiona. Przypomina trochę barwę szczupaka. No, konia też trochę przypomina. No, ale... Ale ty nie mówiłeś na dropshota, nie? Też. Ale zmieniłem na blachę, próbowałem na to i jest efekt. Świetnie. No dobra, to teraz chyba wszyscy tu się rzucą, co? No i oczywiście, możemy tu łowić. Aż się miło podpisać na czymś takim, yeah. No a resztę to już wypełni nasz prezes od spraw sportu. Nie, dzisiaj go nie ma. To będzie koordynator od spraw spinningu. Dziękuję bardzo.
Pokaż jak ryba wygląda. Najdłuższa ryba. No. Tak ryba wygląda. To mi wygląda na sumar. To jest sum. Ale sumy nie są punktowane. Ale to ten sumo, bicy. Sumo wszystkich strachów. Najdłuższa ryba zawodów. Jeden z trzech złowionych dzisiaj okoni. W ładnym rozmiarze. Ponad 30 cm. Krzysztof Mędrycki. Zapraszamy do Dyrkę. Pan zapraszamy do Dziękuję. Gratulacje. Trzecie miejsce dla Piotra Ewald. Gratulacje. Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce zajmuje Tomasz Brzęczek. Ładną okoń, 30-centymetrowy. Gratulacje. Fajne zdjęcie. Szczupak był też na kiju. Ale się zagrał. Ale to życie, życie. Pierwsze miejsce dla Krzysztofa Mędryckiego. Za najdłuższą rybę. Dziękuję bardzo. My jako lokersi chcieliśmy bardzo pogratulować zwycięzcom, dziękujemy, że pokazali nam szkołę, tam gdzie są ryby, a nie tam gdzie my chodzimy. Tam gdzie nie ma ryb. Wyjść już swoje łapaki. Tak jest. Nie no, wyciągnąć ryby na trudnej wodzie to też jest sztuka, nie? Jest. Bardzo dużo, jak nigdzie nie biorą, znaleźć akurat miejsce, gdzie coś tam będzie ciupać. Jaki był patent na to, żeby wygrać w tych zawodach? Machać wędką. Rzucać, no, rzucać, machać. Jeszcze raz rzucać. Przed zawodami trzeba kobietę za kolano chwycić i widzę, że dużo kolegów tego nie zrobiło i w związku z tym, no niestety. No bo on piwo cały czas trzymał. Zamiast. W życiu. Krzychu, najdłuższa ryba, no i wygrałeś te zawody. Okoń. 3,7,5. I mamy to na filmie. I mamy to na filmie. Tak jest. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że film wyszedł dosyć ciekawy. A za tydzień będzie wywiad z lokersem, który opowie nam, co gdzie można złowić tutaj właśnie w tym Fyrtlu. Cześć!